Kiedy 3 września ruszała PGNiG Superliga sezonu 2022-2023, nikt w Szczecinie nie przypuszczał, że w takich meczach jak z Unią Tarnów, z Chrobrym Głogów czy z Ostrowem Wielkopolskim Sandra Spa nie zdobędzie punktów. Czarny scenariusz sprawdził się i dzisiaj w 6 serii PGNiG Superligi Sirgiej Mark Kosorotow, teraz obniżyli pozycję dwójkowi obrońcy Orlenu Wisły Płock. I Zalewski otwiera wynik tego spotkania. Młodziutki Marcel Jastrzębski między słupkami wicemistrzów, bramki wicemistrzów Polski. Piroch, Żytnikow, ładnie rozwiązana ta akcja w wicemistrzów Polski. I Marcel Sroczyk, bo to on rozpoczyna za to pchnięcie kroka. Teraz kapitalnie Zalewski zdążył jeszcze oddać piłkę Polok, ale rozkręca się Jastrzębski. Krzysiński, ładne odwrócenie do skrzydła, trochę niedokładna ta piłka, ale ostatecznie Dawid Krysiak włączył się w tę akcję krok. Na pewno mogą tak szybko pewnie zbudować sobie dobrej pozycji. Jastrzębski ze skuteczną interwencją. Uruchomiony kontratak. Daszek, kapitan Michał Daszek do Kosuke Yasuhiry. Wielki spokój zachowali działacze Orlenu Wisły Płock i myślę, że bardzo dobrze zrobili, bo Wisła w Lidze Mistrzów prezentuje się co najmniej solidnie. I kończy nam się ta pierwsza połowa wynikiem 7-14. W pełni zasłużone prowadzenie. Nawciarzy kontrolują sobie ten mecz. No i mamy też zmianę w płockiej bramce. Krystian Pilipowicz w miejsce Jastrzębskiego. I ze skuteczną interwencją. Horwat. Lucin na zewnątrz, świetna akcja. Chorwata. Max Markowski. Kolejna strata zamieniona przez Krzysztofa Komarzewskiego. Ta zabawa kompletnie nie wyszła obrotowemu. Sandry Spa, groźny rzut Pirocha. Jest kontratak, takich sytuacji mało widzieliśmy w tym spotkaniu. Max Markowski nie pokonuje bramkarza Orlenu Wisłę Płock. Robi to z kolei inny skrzydłowy, Krzysztof Komarzewski, który jeszcze wyrzuca na karę 2 minut Huberta Wiśniewskiego. Polok do Krupy. Jest dobra pozycja dla Krysiaka, ale ponownie Krystian Pilipowicz. I Luka Arsenicz. No, bramkarze w rolach głównych w ostatnich minutach tego spotkania. Ależ rozgrywa fantastyczny mecz Chorwat. Oj, to tutaj się teraz podziało. Nie zorientował się zupełnie w tym podaniu Eliasz Kapela. Sroczyk z szansą na swoją 7 bramkę. Daszek. Kosuke Yasuhira nie złapał tej piłki Japończyk. Przed szansą Krzysztof Mitruczuk. Z pustą bramką oczywiście wicemistrzowie Polski konstruują ten najbliższy atak pozycyjny. Daszek, ależ zabawił się teraz Michał Daszek. Mają świadomość, bo w sporcie trzeba sobie stawiać cele realne, że ten mecz, który muszą wygrać, odbędzie się w Piotrkowie Trybunalskim. Uratował to niedokładne podanie Mitruczuk. Polok prosto w ręce Komarzewskiego, ten uruchamia Lovromichicza, a to oznacza, że Wisła w tym spotkaniu rzuci 32 bramki, ale czy 16 będzie na koncie Sandry Spa? Musimy jeszcze trochę poczekać. Rzesiński do Zalewskiego, ten prosto w ręce Komarzewskiego. Nie będzie już 33 bramki, bo ten mecz kończy się wynikiem 15-32. Bramkarz Orlenu Wisły Płock uhonorowany po raz kolejny w tym sezonie nagrodą. A ja już za czas spędzony z piłką ręczną serdecznie dziękuję. Życzę Państwu miłego, przyjemnego wieczoru i do usłyszenia.